Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę księdza, prosimy o ocenę sytuacji, jaka miała miejsce w Poznaniu w czasie mszy świętej i przerwanego kazania. W Poznaniu byłem w sobotę 15 i w niedzielę 16 marca zaproszony do trzech kościołów z kazaniami o krucjacie różańcowej za ojczyznę. W sobotę mówiłem kazanie w czasie dwóch mszy świętych, które koncelebrowałem. I w czasie kazania wygłaszanego w czasie drugiej mszy świętej ktoś zaczął głośno przemawiać w kościele. Treść częściowo tylko jakoś rozumiałem. Słowa te nakładały się na słowa mojego kazanie przez pewien czas. Potem rozległy się oklaski, które można było zrozumieć jako brawa dla przemawiającego. A on wyraził ostry krytycyzm wobec treści mojego kazania, w którym wezwałem do krucjaty różańcowej po to, by bronić ojczyznę przed różnymi formami destrukcji Polski jako narodu, jako państwa, formami wojny przeciwko Polsce. Kazanie zresztą jest w internecie dostępne. I treść tego przemówienia, które zresztą wyglądało to, że ktoś przygotował się albo recytował z pamięci, albo wręcz z kartki. Ksiądz Bzdury mówi, prawda, mamy Polskę wolną. Coś w tym stylu. Na pewno się na chwilę przerwałem kazanie i powiedziałem, że zachęcam wszystkich do udziału w krucjacie różańcowej. Jeżeli mamy Polskę wolną, no to trzeba tę wolność utrzymać, zachować wobec różnych zagrożeń. I gdy kazanie się kończyło, czy już skończyło, to według mojej oceny, tak na oko, kilkanaście osób nagle z kościoła wyszło, wyraźnie okazując brak zainteresowania liturgią ofiary i mszą świętą, która przecież odprawiała się do końca. Po mszy świętej do zakrystii przyszła grupka parafian po to, żeby mnie przeprosić, podziękować, jakoś pocieszyć, wesprzeć, wyrazić swoją solidarność. I sugerowano, że ci, którzy zakłócili przebieg mszy świętej kazania, próbowali zagłuszyć kazanie wręcz, je przerwać, byli prowokatorami. To była tak zwana ustawka, prawda, prowokacja, jakoś wcześniej zorganizowana i przemyślana. Gdy mówiłem kazanie w czasie poprzedniej mszy świętej, wcześniejszej w tym samym kościele, żadnych zakłóceń nie było. Gdy mówiłem kazanie w dwóch kościołach następnego dnia, czyli w niedzielę, żadnych zakłóceń i protestów nie było. Ten protest był silniejszy i taki bardziej zdecydowany i agresywny w porównaniu z tymi, z którymi się czasem spotykałem, no, że ktoś wychodzi z kościoła, ktoś przychodzi potem do zakrystii z pretensjami, czy telefonuje. Owszem, takie przypadki się zdarzają, bo są katolicy, którzy nie życzą sobie w kościele treści politycznych, rozumiejąc te treści polityczne jako odniesienie nauki Bożej, Pisma Świętego, prawa moralnego, prawa naturalnego do spraw społecznych, publicznych i politycznych. Tymczasem Kościół ma prawo i obowiązek i duchowni, może nie wszyscy, no, może niektórzy, powinni się publicznie odnosić w kategoriach dobro-zło, prawda, kłamstwo, miłość, nienawiść, światło-ciemność do spraw publicznych, które mają ścisły związek także z prawami prywatnymi, wewnętrznymi. Są sytuacje publiczne, które nawrócenie i drogę do świętości i do zbawienia utrudniają, a są sytuacje publiczne w duchu cywilizacji miłości i życia, które nawrócenie i drogę ku świętości i ku zbawieniu wspierają. Dlatego przez doczesność idziemy ku wieczności. Nie da się spraw doczesnych od wiecznych oddzielić. Następnie polityka była rozumiana
upraszczają sprawę dwojako. Albo troska o dobro wspólne i materialne, i dobro kultury, ducha, dobro duchowe. Też, ale i troska o każdego człowieka, od poczęcia po naturalną śmierć. Albo można politykę rozumieć i bywa ona rozumiana jako zdobycie władzy za wszelką cenę, choćby za pomocą kłamstwa i morderstw, czy wojny, i utrzymanie jej znowu za wszelką cenę na zasadzie tego hasła komunistycznego z lat PRL-u: władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. I obecne władze III RP, która jest kontynuacją PRL-u, czy nawet PRL-bis, sposób zakamuflowany bądź jawny też to hasło znają. Chcą za wszelką cenę utrzymać władzę raz zdobytą, za cenę manipulacji, oszustw, a także morderstw. Wśród morderstw szczególnie trzeba wyróżnić zbrodnię smoleńską. I kościół czy duchowni, kaznodzieje nie mogą być obojętni wobec spraw publicznych. Oskarżanie ich o mieszanie się do polityki jest bezsensowne. Politykę trzeba oceniać. Jeżeli z polityki wypędzi się kościół, to tym samym wypędza się z polityki Chrystusa. Wypędzić Chrystusa, owszem, można, ale kto wchodzi na jego miejsce? Diabeł i ludzie, którzy diabłu służą. I podsumowałem wielu ludzi, także fałszywych katolików, którzy otwarcie, czy w sposób ukryty, służą diabłu, siłom złym. I trzeba się przed tym bronić. Dlatego walka o Polskę trwa, i walka duchowa, a także walka dotycząca takiego dobra, którym państwo w pewnym sensie zawiaduje, czyli chodzi o własność, chodzi o życie, chodzi o wolność, chodzi o godziwość i praworządność instytucji, chodzi o właściwą edukację. Tymczasem obecna władza, i to przykład, popiera ideologię gender, która demoralizuje, deprawuje dzieci od przedszkola poprzez genderowe praktyki, edukację seksualną, genderową, kształtuje się nowego człowieka bez tożsamości, bez właściwości, bez charakteru, bez świadomości swojej płci jako wymiaru natury ludzkiej, bez zdolności do zawierania małżeństwa wiernego, odpowiedzialnego, dozgonnego, bez zdolności do rodzicielstwa, macierzyństwa, ojcostwa, bez zdolności do tworzenia wspólnot. One są programowo rozbijane, więc jeżeli przeciwnik poprzez różne ideologie, które niszczą obraz Boży w człowieku, rozum, wolną wolę odbierają, duchowość niszczą albo kierują ją na fałszywe tory spirytyzmu, magii, satanizmu, okultyzmu, wówczas taki nowy człowiek, który ma w głębi swej istoty obraz Boży, ale z niego nie korzysta, jego sobie nie uświadamia, ulega zatarciu czy częściowemu zniszczeniu, także w wymiarze wspólnoty, bo wymiarem obrazu Bożego jest zdolność nawiązania wspólnoty z Bogiem i wspólnoty międzyludzkiej, poczynając od rodziny. Nie można być wobec tego obojętny, trzeba widzieć ten proces dechrystianizacji, dehumanizacji, niszczenia wiary i podporządkowania ludzi jako takich bezwolnych istot poddanych różnym formom nacisku, przemocy, manipulacji, w duchu budowania europejskiego i światowego globalizmu, masońskiego globalizmu opartego na kłamstwie. Boga nie ma, Bóg jest wymyślony przez ludzi. Człowieczeństwo jest czymś nieokreślonym, człowiek stwarza sam siebie, zbawia sam siebie. No, samo stworzenie, samo zbawienie jest istotą tego programu. I teraz, jeżeli ksiądz poruszy takie sprawy w kazaniu, to niektórzy wierni, trochę bezmyślnie, emocjonalnie, niekiedy reagują pewnym sprzeciwem, nie życzą sobie takich treści w kazaniach, ale oprócz takich spontanicznych, indywidualnych wystąpień, raczej nie w czasie kazania, tylko potem w zakrystii,
w jakiejś rozmowie z księdzem, czy jakiejś skargi na księdza. Poza tym działają bojówki na Zachodzie, czy w Ameryce Południowej. Działają silne, zdecydowane bojówki lewackie lub genderowe, które zakłócają przebieg mszy świętej, znieważają wiernych, bluźnią, obrażają księży celebrujących mszę świętą, czy prowadzących nabożeństwo, modlitwę. W Ameryce Łacińskiej, w Nikaragui, w Chile i bodaj w Meksyku były przecież zorganizowane przez tamtejsze władze lewackie w Nikaragui czy w Meksyku i opozycję wobec Pinocheta w Chile, manifestacje hałaśliwe, agresywne, które miały zakłócić mszę świętej papieskiej, przemówienia błogosławionego Jana Pawła II i częściowo zakłóciły. W zachodniej Europie powtarzają się już napaści na kościół, jakieś bliźniacze napisy zewnątrz i wewnątrz, jakieś takie agresywne wejścia do kościoła, bojówek i być może w Polsce są już przymiarki, jest próby, na co sobie możemy pozwolić, prawda, i czy takie działania zastraszą księży, duchowieństwo, biskupów, czy też nie, czy kościół się zdobędzie na jakiś sprzeciw w obronie dobra, prawdy, wiary, kultury, tradycji, ducha narodu, czy też, no będziemy się wycofywali, prawda? Troszkę się bronili, ale bardziej się bali. No więc jednak Pan Jezus nazywa do odwagi, do męstwa, do ofiary, gdy trzeba, nawet z własnego życia, w obronie tego, co jest i warunkiem godziwego życia na ziemi, i osiągnięcia wiecznej ojczyzny. Przeciwnik chce stworzyć takie warunki życia na ziemi, aby człowiek o wiecznej ojczyźnie w ogóle nie myślał, aby z języka wyeliminować pewne słowa, no na przykład słowo odnoszące się do życia rodzinnego. Eliminuje się słowo w niektórych krajach na Zachodzie w myśli ideologii genderowej mąż, ojciec, żona, matka, syn, córka, brat, siostra, rodzina. I zastępuje się innymi słowami, które mają stworzyć nową rzeczywistość i myślowo człowieka tak ukierunkować, że o pewnych sprawach on w ogóle nie myśli, prawda? Są myślozbrodnie, prawda? Myśleć o tym, że może być małżeństwo wierne do zgonu, jest to myślozbrodnia, prawda, orwellowska. No więc realizuje się pewną utopię Orwella zarysowaną w książce rok 1984. Czy także w Folwarku Zwierzęcym, zresztą gdy chodzi o Okrągły Słój i tę transformację, którą Polska przeszła i przechodzi. I także utopię Aldusa Huxleya z lat 30. Nowy Wspaniały Świat, produkcja ludzi na szkle, to in vitro, prawda? Przewidział in vitro Aldus Huxley, o ile wiem, to nawet jemu się to podobało, ale w taki bardzo wyrazisty sposób przedstawił tę rzeczywistość, którą się teraz tworzy i która nie powinna się nam podobać. A kiedy kończy się kazanie patriotyczne według księdza, a zaczyna polityczne? Czy to w ogóle można oddzielić? Tego się nie da oddzielić, bo gdy ksiądz ma prawo wypowiadać się na temat polityki, łączy politykę z patriotyzmem, prawda? Obronę godziwej polityki łączy z postawą patriotyczną. Patriotyzm się realizuje i w życiu wewnętrznym, i w postawach osobistych, społecznych, w tym sensie narodowych, ale także państwowych, propaństwowych. Albo sprzeciwiających się wobec tej uzurpacji państwa i polityki, aby zająć miejsce Boga, Stwórcy i Zbawcy. Ale wracając jeszcze do tego, co wydarzyło się w Poznaniu na Winogradach, w kościele świętego Jana Bosko. Późniejsza osłona medialna napastników, a ostrze sprzeciwu skierowane wobec księdza, czy szerzej w ogóle wobec kościoła, który się miesza do polityki, było takim typowym odwracaniem kota ogonem i skojarzyło mi się to z reakcją prokuratury czy sądu w przypadku, gdy policjanci, czy wcześniej milicjanci za PRL pobili człowieka. No więc
ktoś pobity był przedstawiany jako napastnik i być może nawet karany za to, że pobił kilku policjantów. A nie, że policjanci pobili kogoś, tylko że ktoś pobił policjantów. Czyli napastnicy stają się ofiarą, a ofiara staje się napastnikiem. No. Jak ksiądz oceniłby aktualną sytuację na Ukrainie i skutki dla Polski? Sytuacja na Ukrainie jest bardzo złożona i wiele czynników i interesów tutaj wchodzi w grę. Z jednej strony Rosja chce odbudować swoją potęgę imperialną z czasów Związku Sowieckiego. Rosja pod obecną władzą. Jest zainteresowana Ukrainą spolegliwą wobec siebie. Gotowa jest przecież nawet anektować jakieś tereny państwa ukraińskiego. Z drugiej strony jest jakiś interes Zachodu, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, ale ona jest dominowana przez Niemcy. Czyli Ukraina może stać się, czy już się staje, obiektem jakiegoś przetargu, walki interesów. Są interesy Ukraińców, ale oni, jak wiadomo, są podzieleni. Jest jakiś szczery patriotyzm i obrona wobec krzywdy, wobec głodu, biedy, bezprawia na Ukrainie, czyli są pewne szlachetne motywy protestu ukraińskiego, którego symbolem jest Majdan w Kijowie. Niemniej są pewne znaki manipulacji i dominacji sił, których z czystym sumieniem popierać nie należy. Pytanie, przez kogo i w jakim stylu i sensie i celu Majdan jest rozgrywany, przez kogo jest finansowany, kto powołał tych strzelców, snajperów. Do kogo oni strzelali, za jakie pieniądze. Mówiło się przecież, że Majdan był finansowany przez Sorosza, który finansował w jakiejś mierze transformacje polskie w takim kierunku, który jemu odpowiadał i odpowiada. I to budzi pewne obawy i podejrzenia, czy na Ukrainie nie powtórzy się taki scenariusz, jaki się dokonał w Polsce na przełomie lat 80., 90., na początku lat 90., który okazuje się dla nas niekorzystny. Podporządkowanie Ukrainy Rosji jest złe, ale podporządkowanie Ukrainy Unii Europejskiej jest też złe. Podział Ukrainy na część rosyjską i część poddaną Unii Europejskiej też jest zły. Przejęcie władzy na Ukrainie, może części, zwłaszcza tej zachodniej, przez banderowców jest też złe i Polska nie skorzysta, gdy którekolwiek z tych rozwiązań się spełni. Owszem, trzeba okazywać pomoc i współczucie krzywdzonym, biednym, bitym, prześladowanym czy zabijanym Ukraińcom i Polakom na Ukrainie. Pytać Polaków na miejscu, jak oni oceniają to, co się na Ukrainie dzieje. Dbać o polski interes narodowy i przede wszystkim odwołać się do mocy modlitwy, wiary, zawierzenia, oddania niepokalanym sercu Najświętszej Marii Panny, które zresztą ma w najbliższą niedzielę się dokonać w kościołach na Ukrainie. Na Majdanie rozdano bardzo wiele różańców. Jeżeli protestujący na Majdanie czy w innych miejscach na Ukrainie sięgają po różaniec i modlą się, to można z tą modlitwą wiązać wielkie nadzieje, bo modlitwa wzywa Boga na pomoc, Chrystusa, Matkę Najświętszą, nie u świętych. I jeżeli nawet jest wymiar prowokacji w tym, co się dzieje na Ukrainie, ktoś ma swoje cele, chce Ukrainę rozegrać, nie w interesie Ukraińców, jeżeli Ukraińców, to tych możnych, tych
miliarderów ukraińskich, ale przede wszystkim w interesie tych, którzy chcą Ukrainę rozkraść, tak jak rozkradają Polskę. Jak udało się obudzenie ducha narodu i społeczne obudzenie narodowe Polaków w ruchu Solidarności oszukać, skierować na fałszywe tory, częściowo rozbić. Tak, tym bardziej takie dążenie może się zrealizować na Ukrainie, bo Ukraińcy, że jednak bardziej podzieleni, są słabsi w sensie społecznym i narodowym od Polaków. No ale pytanie, czy prowokacja wymknie się z ręki prowokatorom i działania wspomożone przez Matkę Najświętszą Chrystusa, Aniołów i Świętych przerosną złe oczekiwania tych, którzy chcą Ukrainę wykorzystać, zniszczyć, rozkraść, sobie podporządkować. To czas pokaże, ale do ludzi dobrej woli należy współczucie, pomoc, solidarność okazana Ukrainie i Ukraińcom, ale zarazem skorzystanie z mocy modlitwy, mocy różańca, krucjaty różańcowej, oddania Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, a zarazem ofiarowania, oddania Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, czego zażądała w swoim czasie Matka Boża Fatimska tuż przed puczem bolszewickim w roku 1917 i co do dzisiaj nie zostało spełnione. Dziękujemy się za to wszystko. Tak. Tylko tyle. Tyle. Oh,